Przyszedł czas, aby po raz kolejny zagrać w Minecrafta. I dzisiaj, moi drodzy państwo, zamiast kilofa będziemy używali pistoletu laserowego. W sumie to jest moja ręka, ale jeżeli polubicie ten film, moja ręka zamieni się w pistolet laserowy i wystrzeli laserkiem. Raz, dwa, trzy, klikamy, pół! A nie mówiłem? To działa! W dzisiejszym odcinku musimy odnaleźć diament przy pomocy nowego urządzenia do kopania surowców. Dodatkowo nowy pistolet zamienia lawę w obsydian, a wodę w lód, więc jest naprawdę przekozacki. A wy też bądźcie tak samo kozaccy i zostawcie subika z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału. No i oczywiście zapraszam wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link w opisie. Ho, ho, ho! Co to takiego jest? Jak myślicie? To wygląda Mister? Jak... to toster! Wszystkie narzędzia w jednym. To wygląda jak wiertarka jakaś. To jest wiertarka, mi się wydaje. Ale że ruszofy to moje! Ej, nie ruszaj! Niebieskie moje! Ale że ja ukradłem! Ej! Nie. Ja mam ono... Rączki do góry! Dobra, mam. Będę strzelał. Tańczyć! Tańczyć! Ej, co ty robisz? Jaką to ma moc? Łap! Bez żartu. Wow. To jest jakiś kilof udarowy. Teraz szaku. To jest jakiś kilof laserowy, nie udarowy. Ej, jest przekozacki. Czy on zadaje damage? Sprawdźmy, JJK. Fokusuje ci czosnek. Nie, nie, stoj, bo niszczysz wszystko! Popsuliście pół wioski! Jeszcze deszcz zaczął padać. No pięknie, pięknie, po prostu. No jesień w końcu, nie? Cudownie, cudownie. No. To można wszystko łatwo, szybko rozwalać. Ej, to teraz znalezienie diamentu to easy. No właśnie, w dzisiejszym odcinku musimy odnaleźć diament przy pomocy tego kozackiego urządzenia. Chodźcie, rozbierzemy jakąś chatkę gościowi. Halo! Dobra. Komornik wpadł. Rączki, dobry. Tak. I to jeszcze na pana koszt jest... Rozbiórka. Rozbiórka. Ta. Ale że drzwi się nie da rozwalić? Co, drzwi tak będą stały? Da się, trzeba pod spód tylko. Nie, no to jest coś kozackiego. A woda jak tam? Woda znika? Nie, woda nie znika. Dobra. Nie, tylko grunt pod wodą znika. Ej, dobra, chodźcie się wrócimy tam, bo tam są jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, mamy przed sobą jakieś kozackie skrzynki z różnymi dziwnymi odznakami. Znaczkami. Co to jest? Znaczki. To są chyba jakieś upgrade'y do tego laserka. Tak. Dobra, od którego zaczynamy? Od lewej strony, tak? Skrzyneczka. Silk Touch. Silk Touch. Silk Touch, ja chyba wiem, co to jest. Już się boję. Silk Touch polega na tym, że jeżeli rozwalimy na przykład rudę żelaza, a czy przepraszam, no na przykład żelaza albo rudę węgla, no to z niej nie wypadnie nam węgiel, tylko cała ruda. Rozumiecie chyba, o co chodzi? Tak samo z diamentem. Tak, jak pozyskujecie diament, wypada diament, to tak będziesz miał całą rudę diamentu. Dobra, tu kładziemy i tutaj, tak? Okej, i niby już... Macie tak samo, patrzcie. Ale ukradłeś mi mój upgrade, oddaj. I moją broń. Proszę. Dzięki. O, udało się JJ-ce, już udało się JJ-ce, jej, super. Udało się. Brawo. No wiecie, że ja troszeczkę w takich rzeczach technologicznych to się gubię, nie? No dobra, dobra. Dlatego... Najlepsza w te gierki. JJ-ka jest najlepsza w te gierki, już tutaj nie bądź ale za skromna. Ale jak szef sobie tutaj chodzi i se tak o... Powiem wam tak, wszystko. Powiem wam tak. Kosimy trawko. Jakby to jego było. Chodźcie tego golema troszeczkę. Udupimy i go na dół damy. Niech wpada. Co jest grane. Panie golemie, do dziury proszę, pogrzeb zapraszamy. Na Ej! Ja nacisnąłem... Shift i prawy. Dobra, już dalej. A, dalej nie możesz zasięgnąć. Słyszycie, mordeczki? Można sobie edycję wizualną ustawić. Niebieski. Jak ja sobie robię różowy laser. Niebieski z żółtym. Niebieski z żółtym. No, to będzie chyba git. Będzie pasowało do mojej rybki. Zoba! Jaki szefowski teraz. Ja całkowicie różowy. Ale kozak. Nie. Tak to no, nie widać. Jesteś szaku razem tak... z nimi w dziurce. Wow, weźcie sobie na w piątce od przodu, zobaczcie jak laser wygląda. Kozacko, no. Będę rozwalał, uwaga, będę rozwalał. Masakra. Ono ładnie wygląda, bez kitu. Jest kozacki, dobra. Kolejny upgrade, ten był za słaby. Tu mamy jakiś magnes, jak ten biorę magnes i... Okej, biorę i co? To jest szefostwo. A, od razu zbiera za nas. Patrz, jaka animacja w ogóle. Czekajcie na mnie. Od razu ci zbiera do ekwipunku, rozumiesz? Nie wypadają. Ale szefowski. Ale to ładnie wygląda w ogóle. Okej, czyli znamy kolejny upgrade, dawajcie kolejny. Jest freeze. To będzie ciekawe. Pamiętajcie, że diamenty trzeba znaleźć, tak? Trzeba szybko to ulepszyć. Tak. Zostawiłem broń. Dobra, chodź do broń. Kozak. Mam freeza. Freeze, co, jak myślicie?
Jak będzie działał freeze? No z pewnością będzie mroził, nie? Sprawdźmy to. Zobacz, nie dość, że wodę zbieram do ekwipunku. Czy jest to? Dobra, idę tam do nich zobaczyć. Zobacz, co się dzieje. Że się pozamrażali. Wodę do ekwipunku. No ale no zobacz powoli. Tutaj. Wow. Dawaj, dziecka, tu sobie pstryknij. Dobra. Wow. Sztosik totalny, winter dobra. Winter is coming. Tak jest. Winter is coming. Lecimy dalej, mamy... TNT, tak? Nie. Nie, upgrade. 3x3. 3x3. Nie gadaj, że będziemy teraz mieli szerokość 3x3. Dobra, 3x3 wydobywanie. Uwaga. Cio. Dobra, uwaga. Nie. U mnie to nie działa. U mnie też to nie działa. Nie no, nie wydaje mi się, żeby jakąś szybciej zbierał. Poczekajcie. Chyba jakieś takie popsute czy coś. Okej, okay. To co? Idziemy szukać diamentu. Co może pod sobą kopmy najlepiej? W tym miejscu. Dawajcie. Dobra. Dobra. Ale to idzie. Ale powoli, 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 bo się pozabijamy. Ej, nie. Każdy niech sobie kopie. Spadać na dół, chamy. Idziemy w nieznane. Szakuby, zabijesz. Zabijesz mnie, Parumo. A będzie na 100%. Ej, padłem. Po co tak robisz? Ej, po co tak robisz? Nara! Nara! Dobra, gdzie jest jakieś jedzonko, tak. Nie! Zabijam się! Jedno serduszko, zwariowałaś? Szaku! Jedzonko, jedzonko, Szaku, nie troluj. Nie troluj, tak? Dobra, jesteśmy bardzo nisko. Jesteśmy bardzo nisko. Kto pierwszy zdobędzie diament w plecaku jest szefem. Czekajcie, czekajcie, mam ważną informację. Diament! Nie, no już tak szybko! Ja znalazłam, ja znalazłam! Kolejny, kolejny! Moje diamenty! Nie, no to jest skam jakiś! Ja nie mam w plecaku! Co to jest? Co tu tu lata? Co to jest? Diament! Mam! Ale nie, nie wiem. Ile Szaku ma diamentów? Zała. Ja? 20. Patrzcie, co tutaj jest! Co jest grane? Uuu! Wow. Możemy Nether Rocka też podnosić! Ale pomału! No, ale podnosimy! Czemu to jest jedna kostka lawy? Protipa, mega protipa, posłuchajcie mnie uważnie. Słuchamy cię uważnie. Macie prawy przycisk, pistolet i macie tam taki coś jak size, rozmiar. 1x1 i jest 3x3 opcja. Jest faktycznie! O gdzie nie, dobra! Dobra, to stop! Stop, 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 stop. I robimy teraz, moi drodzy, wyścig, że kopiemy. Idziemy tylko prosto. Każdy jest oddzielony o jedną kratkę. I kto pierwszy wykopie diament? Co wy na to? Dobra, gotowi? Gotowi? Do startu. Start! Go! Nie można biec! Nie da się biec, nie? Nie! Naprawdę masz już? Nie, no ja... Naprawdę? Nie, dobra, Dżedżajka, my o drugie miejsce walczymy, dawaj, do przodu. No super, tylko że ja próbuję iść szybko, ale się nie da. Dobra, to czekajcie, stop, stop, stop. Szaku oszukał, jeszcze raz, to był false start. Dawajcie w tą stronę. Szaku ma tą te dwie kratki. Dżedżajka ma te tutaj dwie. Trzy, przepraszam. A ja mam te trzy, dobra. Lecimy? 3, 2, 1, go! Let's go! Cisnęłam shift! Dobra, lecę. Po co lecę, ci shift? Lecę. Ej, mam diament, mam diament! Pokaż, stop, 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 pokaż! Udowodnij! Tam leży, na dole. Ale ty miałaś mieć na swojej drodze, a nie na dole. No, na drodze było! A, tylko masz pełen ekwipunek, tak? Tak. Ja, dziękuję. Dobra, to Szaku, my teraz walczymy o drugie miejsce. Chodź. Kopiemy koło siebie równomiernie, żeby każdy widział, kto co wykopał. Dobra, to są trzy moje kratki. To trzy moje, okej, okay, dobra. Raz, dwa, trzy. Stoimy w miejscu i strzelamy laserem na razie. Ej, lawa! Diament, Krystian, na twojej drodze! Nie! Ale, słuchaj! Ale on jest pod spodem, nie na mojej drodze tutaj. Nie mogę go wykopać. Lecimy dalej, nie mam go w ekwipunku. Dawajcie, lecimy dalej. Okej, okay, możemy lecieć. A bo mi się skończyło! O nie! Over! Przegrałem walkowerem? No nie wierzę w to po prostu. Dobra, niestety przegrałem, wywalczcie dalej. No, miałem mega pecha. Ale mi też się broń skończyła już. A Szaku? No, wygrałem i nie no. Szaku, ale ty masz moją broń oszukisto, bo mi ją kradłeś. Lej go, lej go, lej go, Hama. Zostawcie mnie. Lej go! Ale oszuści. Nie mogę się stąd wydostać. Ale że Szaku teraz. Taki cwaniaczek, ale to zrobił na patencie. Ja nie ucieknę, nie ucieknę do góry. Ej, nie, nie zostawiaj mnie tutaj. Potopi nas w tej lawie, wariat. Oddycham je! Odejdź! Dobra, idź stąd! Zostaw mnie! To ty mnie gonisz! Leżysz! Walga, 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 walga! Walczę o życie! Jesteście po prostu... Ale z was kumple! Nie, proszę nie! Jest! Jest!
Yes, mam i diamenty, odzyskałem, tak. Zakopałeś go? Nie, zabiłem go ręcznie po prostu. Aha. Go wykończyłem, nice. Przykrona marchewka. No. To jest wojna. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Zapraszam was na Pixie Shop. Do każdego zamówienia są dołączane moje zdjęcia oraz JJ-ki z naszymi własnonycznymi autografami. Link w opisie. A ja się już z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.